To jest kolejny odcinek cyklu Macierzyństwo bez lukru. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Macierzyństwo bez lukru. Ja nazywam się Nina Kwaśniewska, jestem z Macierzanki. Jest dzisiaj ze mną kolejna osobowość, nasza Marta Kocińska. Witaj. Cześć, witam. Dlaczego nasza? No dlatego, że jest tutaj z nami w Macierzance, współprowadzi ze mną szkołę rodzenia. Ale dzisiaj nie tylko w roli prowadzącej i instruktorki, dzisiaj też w roli mamy, ale także w roli położnej. To będzie Twoja nowa rola zawodowa. Kiedy? Tak, już niebawem, w połowie lipca mam dyplom, także w sierpniu już powinnam mieć prawo wykonywania zawodu. Mhm. Ale to nie była Twoja pierwsza ścieżka zawodowa, którą wybrałaś. Nie. Jak to się stało, że spłynęłaś na dobre koryto i na dobry nurt? Ja zawsze marzyłam o kosmetologii, spełniłam to marzenie, prowadziłam swój salon. No i przyszedł taki czas, że zapragnęłam być mamą. I całe doświadczenie ciąży, porodu było dla mnie na tyle intensywne, że zupełnie zmieniła mi się perspektywa i zapragnęłam robić coś więcej z tymi kobietami, nie tylko ich je upiększać, a że ciąża była mi na tyle bliska, jakby tematy ciążowe, okołoporodowe stały mi się bardzo bliskie, stwierdziłam, że może w tym kierunku. Mhm. I takim jakby przełomem był fakt, kiedy moja kuzynka była w ciąży i rodziła, ja wzięłam udział w tym porodzie, po prostu towarzyszyłam jej, żeby sprawdzić, czy się do tego nadaje. Ale byłaś już wtedy w ciąży? Nie, ja już byłam wtedy po porodzie. Byłaś, żeby sprawdzić, czy nadajesz się na położę, tak? Okay. Tak. No, pierwsze pojawienie się na sali porodowej było dla mnie wielkim szokiem, miałam nogi jak z waty, więc powiedziałam, ojejku, muszę się ogarnąć, bo przecież to ona potrzebuje wsparcia, nie ja. I dał radę na tyle, że opowiadała o tej historii swojej przyjaciółce, która do mnie zadzwoniła z pytaniem, czy będę towarzyszyła również jej. I po części tak się stało. Porozmawiałyśmy sobie o jej porodzie. Na drugi dzień wszystko się zaczęło, ale po prostu byłyśmy na telefonie, bo jej partner był z nią, a że w Polsce no, generalnie może być jedna osoba przy porodzie, to dali sobie radę, ale na telefonie gdzieś tam też ją wspierałam. Czyli obie jesteśmy najlepszym przykładem, że po 30 też się można ogarnąć. Oczywiście. Oczywiście. No dobra, to kończysz położnictwo tutaj w Polsce, ale masz też doświadczenie i to będzie temat główny naszej rozmowy, bo jeszcze nie miałam żadnej osoby, żadnej kobiety, która rodziłaby w Wielkiej Brytanii. Nagrywałam już odcinki o porodzie na Islandii, we Francji, ostatnio Norwegia, no i przyszedł czas na Wyspy, czyli Wielka Brytania. Zaczęłaś też tam studia, tak? Jak to było? Nie, chciałam zacząć tam studia, bo mieszkałam wtedy w Wielkiej Brytanii. Mój syn miał rok i odbyłam rekrutację. No, na ostatnim etapie tam jakieś, nie wiem właściwie dlaczego dostałam odmowę, ale generalnie rekrutacja tam wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce, zupełnie. Tam oni oprócz wymogów takich typowo szkolnych, czyli ocen z matury, z różnych przedmiotów, biorą też pod uwagę inne kwestie, takie, nie wiem, umiejętności miękkie? Dokładnie. Oni mają jakby swoją filozofię tej ochrony zdrowia, gdzie przedstawiają swoje wartości i oni o tym mówią, jest to wszędzie napisane. I oprócz tego, że ja składałam swoje dokumenty maturalne, oni potrzebowali ode mnie też referencji od osoby, która byłaby na jakimś takim, nie wiem, stanowisku typu lekarz, profesor. I ja wtedy poprosiłam swojego profesora jeszcze z uczelni tutaj pumowskiej, który był moim promotorem pracy magisterskiej, żeby mi takie referencje wystawił.
On się zgodził, wystawił mi te referencje. Musiałam napisać też list motywacyjny, dlaczego tutaj, dlaczego w ogóle położnictwo, co mnie skłania, więc takie dosyć dla mnie to było wyzwanie. No i też musiałam mieć odpowiedni poziom języka angielskiego, który na uczelnie medyczne jest dużo wyższy niż na inne uczelnie. Tam 2 punkty to jest dużo. Także później zaproszono mnie na rozmowę kwalifikacyjną, na którą też miałam wytyczne, jak mam się do tego przygotować. Musiałam przygotować się na jeden z wybranych, na wybrany temat, oni podali chyba 3. Ja sobie wybrałam laktację i musiałam przynieść jakby spis piśmiennictwa według ich wzoru, z którego czerpałam, przygotowując się do tego. Więc i najpierw musiałam napisać esej na zadany, bo ja nie wiedziałam, o co oni mnie zapytają. Po prostu w tym temacie, na który się przygotowałam, było pytanie. I tak naprawdę oni nie oczekiwali ode mnie wiedzy merytorycznej, tylko bardziej takie, jak ja bym się zachowała w jakiejś tam, już nie pamiętam. Czyli taka scenka, tak? Tak. Na przykład z pacjentką, tak? I tak, i zrobili też test z matematyki, co dla mnie to było, i to był test, że zadania były słowne, jak to się mówi? Takie to jest z treścią. Tak. Ja i powiem szczerze, że ja czytałam te zadania i szukałam, gdzie tu jest haczyk, bo dostałam informację, zanim zaczęliśmy, że oni zanim dadzą student, jakby tym kandydatom zadania, to jakiś tam student któregoś roku to rozwiązuje, żeby określić mniej więcej poziom. No i ta położna, która z nami przeprowadzała egzamin, mówi, że jej syn, który jest na 2. czy 3. roku z geografii, on to rozwiązywał, no i właściwie tam na 90% mu się udało. Ja myślę, jejku, co to będą za zadania? I naprawdę szukałam haczyka, skończyłam dużo wcześniej, mówię, ja nie wiem, po prostu to było tak proste, że ja byłam w szoku, naprawdę, ja byłam w szoku. Może tak to miało być. Esej, ja jako jedyna byłam nie Angielką w tej grupie, która zdawała ten egzamin, nas było chyba 10, no i do następnego etapu przeszło nas 7. Co myślę, ja cię kręcę. Nie wierzyłam w to naprawdę. Kolejnym etapem było, musieliśmy przygotować zdjęcie, na którym będziemy widzieć na tym zdjęciu. I według nas to zdjęcie musiało odzwierciedlać te ich właśnie wartości, które są podane. Tam 6 wartości. Nie musiało wszystkich, ale no musieliśmy opowiedzieć o tym zdjęciu. I powiem szczerze, że to była bardzo emocjonująca chwila, bo dziewczyny opowiadały o tym właśnie, jak została mamą na studiach, karmiła piersią i to był dla niej, ja jeszcze sama była. Przysłuchiwałaś się tym przesłuchaniem? Tak, bo my byłyśmy w grupie i każdy siebie słuchał, także no... Taka dodatkowa presja plus jakaś tam... Tak, ale przyznam szczerze, że tam były 2 kobiety, które z nami przeprowadzały tę rekrutację. One były, nie wiem jaki miały tytuł naukowy, były położnymi, z wieloletnim doświadczeniem, ale w ogóle nie wywyższały się tym. Czyli takie miałyście wsparcie, bardzo tak? Dla nas były takie przyjazne, czego wcześniej nie spotkałam tutaj, w Polsce. Więc kolejne zaskoczenie. I dziewczyny, które brały udział w rekrutacji, też były bardzo otwarte, takie wspierające. Łzy się polały, bo naprawdę historie były wzruszające. No i po tym jeszcze był kolejny etap, gdzie każdy sam wchodził do tych 2 właśnie egzaminatorek i one zadawały pytania właśnie w stylu, a jak byś sobie poradziła w takiej sytuacji, a jeżeli ktoś z innej kultury, bo tam jest jednak w Anglii wielokulturowość, gdzie naprawdę są niesamowite różnice, różne poglądy i trzeba to też uszanować i brać pod uwagę, że nie wiem, ktoś tam nie życzy sobie przetaczania krwi, no bo religia mu tego zabrania, albo nie wiem, oni chcą mieć na sali porodowej 10 osób, bo to jest poród rodziny. Tak. Więc i naprawdę kładą nacisk na ten poszanowanie pacjenta i jakby przedkładają dobro jego potrzeby. Tak, dokładnie. Także no, ciekawe doświadczenie z tą rekrutacją było. Dostałam odpowiedź odmowną, bez uzasadnienia właściwie. Napisałam maila, ale już jakby nie uzyskałam odpowiedzi i poza tym tak mi się też życie troszkę pomieszało, że wróciłam do Polski. Może wyprostowało, bo tutaj kończysz. Albo wyprostowało, dokładnie.
Nie zostałam tam i już po prostu, już mi przestało zależeć, no bo wróciłam tutaj i stwierdziłam... Ale zależało Ci nadal na położnictwie. Tak, zależało mi nadal. Stwierdziłam, że no jakoś, nie wiem, potrzebowałam po prostu chwili, żeby sobie tam poukładać, przemyśleć. No i się udało. Znalazłam sposób. Naprawdę... Ze starą maturą, tak? Czy Ty już miałaś... Nie, ja miałam nową, ja mam pierwszy rocznik. Ale nowy. Nie byłaś w gimnazjum, czy jesteś... Byłam. Tam? Ach, pierwszy, ja jestem pierwszym tym testowym rocznikiem, tak. Okej, okay, to już tak? Kiedy to było? Ale śmiać mi się chciało, bo z moją maturą byłam na drugim miejscu na liście. Także chyba nie najgorzej. To stara matura przedwojenna. Tak. No dobra, to jesteś w Polsce, a za chwilę kończysz licencjat, ale cała Twoja ciąża i Twoje to dojrzewanie właśnie do położnictwa i macierzyństwa obejmuje okres pobytu na Wyspach. I chciałabym Cię prosić, żebyś przybliżyła, też trochę uspokoiła, pokazała kobietom w Polsce, jak wygląda ta opieka okołoporodowa w Wielkiej Brytanii. Czemu ona jest tak inna od tego, do czego zaczynają nas tutaj przyzwyczajać? I też Twoim zdaniem jako położnej, jakie są plusy i minusy tej całej sytuacji? Powiedz nam po prostu, jak wygląda opieka nad kobietą ciężarną? Przede wszystkim ciężarną opiekują się położne. Jakby pierwsza osoba, do której zgłasza się pacjentka, to jest położna. Właściwie wygląda to tak, że każdy gdzieś tam jest przypisany do przychodni i jeżeli test ciążowy wyjdzie pozytywny, dajemy informację do przychodni i oni ustalają termin na pierwsze spotkanie z położną. I to wygląda w ten sposób, że cała wizyta trwa około godziny i tam jest zbierany dokładny wywiad chorobowy po prostu. Zbierane są parametry, takie typowo ciśnienie, tętno, waga czy tam masa ciała. Nie ma żadnych badań krwi czy moczów na tej pierwszej wizycie. Po prostu rozmawiamy, położna wszystko spisuje. No i tak to wygląda. I co dalej się dzieje? Odsyła Cię na następną wizytę za miesiąc, czy mówi Ci, że spotykacie się kiedy chcesz? Wyznacza następny termin wizyty. Już teraz dokładnie nie pamiętam. To jest gdzieś około właśnie miesiąca. Nie. Wyznacza termin wizyty na USG między 11 a 13 tygodniem ciąży. Tak, tak to wygląda. Kto wykonuje USG? I to USG wykonują technicy. To są pielęgniarki bądź położne, które są specjalnie przeszkolone do właśnie tego typu USG. Zresztą mam kuzynkę pielęgniarkę, która się tym zajmuje w Londynie. Chociażby. I wtedy, i to USG wykonywane jest w szpitalu, w takiej pracowni USG. I tam jest oceniany płód właśnie też tak jak u nas w tym czasie pod kątem wad genetycznych. I w tym czasie też jest pobierana właśnie krew do badań. I kolejna wizyta znowu jest u położnej. Jeżeli wszystko przebiega prawidłowo, kobieta nie ma żadnych objawów, bo oczywiście na każdej wizycie położna się pyta, jak się czujesz, czy masz jakieś dolegliwości. No i tutaj dużo zależy od tej kobiety, co powie. Wtedy położna podejmuje kolejne kroki. Jeżeli wszystko jest w porządku i ona nie widzi przeciwwskazań do dalszej opieki, wyznacza kolejne wizyty. Na każdej wizycie badany jest mocz. Po prostu trzeba przynieść próbkę. Tymi szybkimi testami, tak? Tak, takimi paskowymi. Ja kiedyś one oceniają ilość białka w moczu i ilość cukru. Tam, glukozy chyba dokładnie, która nie powinna być w moczu w zbyt wysokim poziomie. Więc to jest jedyna taka próbka, która jest badana. Badanie krwi jest później. Tam jest na grupę krwi i, no i takie podstawowe, morfologia. Szczerze mówiąc, nie wiem, co dokładnie jest badane, bo się no jeszcze pewnie wysyłają wtedy na cytomegalię, toksoplazmozę, tak, takie typowo zakaźne też. I to też jakby ja byłam odesłana do innego punktu niż moja przychodnia.
ale pewnie różne przychodnie. Akurat moja była mała w małym mieście, więc oni mieli w różnych miejscach te punkty porozkładane. Ja generalnie miałam takie podejście, że jeżeli czuję się dobrze, no to chyba nic złego się nie dzieje. Nie jestem z tych, co bardzo panikują. Chyba, ale ogólnie naprawdę... kobiety w Wielkiej Brytanii mają taki większy spokój dotyczący swojej ciąży, czy... Tak, mają... myślę, że tak. Że jednak one mają luźniejsze podejście, bo tak jak rozmawiałam z Polkami, z koleżankami... Mhm. To latały to do Polski, żeby... Nie, one chodziły nawet do polskich ginekologów, którzy tam bardzo są drodzy. Mhm. No i wydawały te pieniądze. Bo jakby w Anglii nie ma czegoś takiego, że się idzie do ginekologa tak jak u nas. Tam trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, który no, musi mieć jakiś konkretny powód, żeby skierować pacjentkę. Myślę, że ten spokój wynika właśnie z filozofii tego systemu ochrony zdrowia, czy z jakichś innych rzeczy? Ja myślę, że to są dwie rzeczy. To jest mentalność Brytyjczyków, no i też może system, mają inny pomysł na to, bo cytologię też wykonuje się u położnej w przychodni, nie u lekarza ginekologa. Nawet ja, jak miałam tam badanie cytologiczne, to nie byłam na fotelu ginekologicznym, tylko na zwykłej kozetce. I jakoś te położne to robiły. I byłam w dwóch różnych przychodniach i dwa razy tak samo to wyglądało, więc podejrzewam, że no oni tak mają po prostu. Trochę inne podejście niż... Jednak tam te położne mają... Tam trochę też inaczej zespoły terapeutyczne pracują, bo jednak u nas jest ten kult lekarza, że lekarz to jest guru i taki autorytet, a tam niekoniecznie. Tam położna ma dużo do powiedzenia i ona się zajmuje ciążą. Lekarz się zajmuje patologią. Tak, tam tak to jest zorganizowane. My też tutaj w Szkole Rodzenia często obserwujemy zupełnie różne podejście lekarzy do na przykład cukrzycy ciążowej u pacjentek, tak? Są dwie dziewczyny z cukrzycą, mają dwóch różnych lekarzy prowadzących i okazuje się, że to jest niebo, a ziemia. Dokładnie. Więc ty też miałaś to osobiste doświadczenie z cukrzycą, i z USG-em się, że to są takie dwie bardziej takie rażące różnice, rzucające się w oczy. Powiedz, jak to wygląda. Tak, zacznę może od USG. Tam pierwsze USG jest wykonywane, mówię o badaniach na fundusz jakby. Pierwsze jest wykonywane właśnie to między 11 a 13 tygodniem ciąży, a kolejne jest między 20 a 22, czyli to połówkowe. I później... Czyli tak jak u nas są wytyczne PTG, tak? Tak. Że te dwa USG w trakcie ciąży. Tak. I chyba, że jakieś tam są no, wątpliwości, no to ja akurat byłam na czterech, nie, na tak, na czterech, dlatego że to połówkowe, no po prostu moje dziecko się tak pozawijało, poukładało, że nie wszystko położna mogła zobaczyć, więc musiałam po dwóch tygodniach przyjść. Dalej tam nie było, ale najważniejsze rzeczy były sprawdzone, więc okej. I kolejne, ostatnie miałam w trzecim trymestrze, żeby sprawdzić wielkość płodu, dlatego że tam oni przede wszystkim sprawdzają wielkość płodu po brzuchu. Czyli to jest wymiar od spojenia łonowego do dna macicy, czyli brzuch jest mierzony i mają swoje, u nas też jakby... Też to się mierzy, ale też tak już... Położna tak mi mierzyła. Super, to jest naprawdę... Bez USG, nie? Tak. No i mają te swoje wykresy i nanoszą. I u mnie akurat wyszło, że moje dziecko jest duże. I po prostu położna się trochę zaniepokoiła, że może być za duże. I mnie wysłała na dodatkowe USG, gdzie pani mi tam bardzo... No już, że jakby trudniej jest wykonać takie pomiary w wysokiej ciąży. No ale jej wyszło, że nie jest duża, naprawdę duża była różnica, jak zobaczyłam ten wykres. Okej, no to wszyscy odetchnęli z ulgą, ale brzuch mi rósł, miałam wielki, byłam wielka, naprawdę byłam wielka. Też muszę tutaj dodać, że jesteś drobną osobą. Jestem drobną osobą raczej. No ja przytyłam ponad 20 kg w ciąży, już przestałam się ważyć, jak zobaczyłam ósemkę z przodu.
To ty mówiłaś o tym, że zaczęłaś się kulać. Nie, to mówiła ostatnio Iza. Iza jest wysoka, ale też mówi, że dużo przytyła. Mówi, że nigdy nie rozumiała, dlaczego te kobiety się tak bujają, aż do momentu, kiedy sama się zaczęła bujać. Ja naprawdę zauważyłam swoje spowolnienie, jak miałam taki odcinek do sklepu, który pokonywałam powiedzmy w 10 minut, a w ciąży no tak z pół godziny mi zajmowała. Mówię, kurczę, o co chodzi? Po prostu wolniej chodziłam i szybciej się męczyłam, ale urodziłam syna w 42, no 41 plus 3 dni, więc trochę był przenoszony, ale on się urodził 4,5 kilo. Więc jedna położna na którejś wizycie patronażowej powiedziała, możliwe, że miałaś cukrzycę ciążową. No jak to się stało, że nie byłaś monitorowana? No właśnie, no oni mi, położna mi za każdym razem sprawdzała ten mocz, tak. Mhm. Ale nie miałaś testu nie, picia w ogóle szklanki nawet glukozy. Nie miałam badanego poziomu glukozy we krwi, no z palca nawet tego typowego badania tej glikemii. Dlaczego? Nie wiem. Widocznie oni nie mają tego w standardzie. To jest istotne, bo u nas standardy są i są restrykcyjne. Dokładnie. Nawet mają badanie krzywej cukrowej, prawda? Kobiety ciężarne. Boi się u nas tej cukrzycy ze względu na powikłania, a tam... No, miałam koleżankę, której z moczu wyszło faktycznie. I oni po prostu jej ustalili termin, wcześniejsze nacięcie, bo akurat ona miała wskazanie do cięcia, bo to już była jej druga ciąża, pierwsza po cięciu i oni chyba tam tak z marszu idą, zresztą ona chyba nie chciała. Także no tak jakoś tak tam oni, tak. To co można powiedzieć dzisiaj dziewczynom, które borykają się z cukrzycą ciążową, która jest albo lepiej, albo mniej monitorowana, a z każdą wizytą słyszą właśnie już zastraszanie odnośnie wywoływania czy planowego cięcia cesarskiego. Jak Polki w tej rzeczywistości, którą dzisiaj mamy, ja też to przeszłam w swojej trzeciej ciąży, więc wiem, jak to wygląda, jak w ogóle w tej rzeczywistości się odnaleźć? Jak mieć w tym wszystkim radość w ogóle z bycia w ciąży? Ubolewam na tym, że u nas jest taki, nie wiem jakiego słowa użyć, tendencja takiego, nie wiem, straszenia, że bardziej, więcej mówi się o nieprawidłowościach, niż o tym, że wszystko może być ok. Jakby dużo się o tym mówi. Ludzie więcej mówią o czymś niefajnym, niż o tych dobrych historiach. Tak, przynajmniej takie mam odczucie. I kobiety, no, kobiety coraz później też się decydują na te dzieci. Taki, widzę przynajmniej taką tendencję, że na te porodówki przyjeżdżają coraz starsze kobiety, które mają pierwsze dziecko, po 30 na przykład. Mamy gościa, się śmieję, bo przyszedł do nas kot. O, wspomaga. Antrakt, no. Dobrze. Więc ja jak wspominam swoją, ja też to było moje upragnione dziecko, które się staraliśmy kilka miesięcy i też te pierwszy trymestr to taki miałam, no nie wiem, bałam się, no bo jakby tam w Anglii nie ma czegoś takiego jak podtrzymywanie wczesnej ciąży. Oni po prostu, no nie dają żadnych leków, jakieś jest plamienie czy coś. Jakby mają trochę inny stosunek do tego. No u mnie przebiegało wszystko ok, więc jak już zobaczyłam na USG, że jest ok, no to, to fajnie. Więc no ale jednak miałam takie poczucie w ciele, że jest ok, a mi się wydaje, że u nas panuje coraz większy kult tej technologii, tej głowy, tej wiedzy, że my chcemy wiedzieć, czy to dziecko jest ok. Kobiety nie skupiają się na sobie, na swoim ciele i na tym, co one czują, tylko jakby dużo informacji do nich dociera, że a może być to, a jak cukrzyca to, a jak nadciśnienie to, a jak, że trzeba uważać tu kwas foliowy, bo inaczej będzie rozszczep kręgosłupa, albo naprawdę dużo się mówi, jakby też na matce ciąży to, ta odpowiedzialność, że to będzie jej wina. Jakby takie jest przesłanie trochę,
że jak nie zadba, to będzie miała chore dziecko i to będzie jej wina. A jak ty jako położna i w ogóle wy jako położna możecie odkręcić ten trend? Bo my tutaj uspokajamy, wyciszamy, faktycznie staramy się przenieść na ten radosne oczekiwanie na narodziny dziecka, ale nie wszyscy mają jak gdyby dostęp też do takich osób, które właśnie mówią o tym, że większość tych dzieci rodzi się no, zdrowa, tak? Prawidłowo. Więc co da mi dzisiaj, że ja będę się martwić o swoją ciążę zamiast tej radości? No właśnie nic to nie da, a wręcz może zaszkodzić, bo jednak stres, wydziela się stres wtedy, kiedy kobieta się zamartwia i cały czas szuka, nie wiem, albo trafia na niefajne informacje, no wydzielają się te... Uważasz, że twoja położna w Wielkiej Brytanii cię właśnie wyciszała i uspokajała w taki sposób dla ciebie dobry? Szczerze mówiąc, ja nie miałam z nią jakiejś super relacji, ale ona mnie niczym nie straszyła. Mhm. Ona na każdym razie mówiła, wszystko okej, taka była pogodna, to była już starsza kobieta, myślę, że bliżej emerytury. Bardzo tak śmieszna i jakby u niej nie było żadnych wątpliwości, więc ja się nie nakręcałam też specjalnie. Mhm. Jedną tylko miałam taką sytuację, gdzie miałam ogromny ból w klatce piersiowej, co mnie bardzo wystraszyło, już sobie wyobrażam, że mam zawał. To już było w 30 chyba pierwszym tygodniu ciąży. I bolało mnie długo, nie mogłam dobrze złapać oddechu i pojechałam na pogotowie. Mhm. Tam przyjęli mnie od razu, no bo ze względu na ciążę zrobili mi EKG, potem zrobili mi jeszcze rentgen klatki z ochroną oczywiście brzucha. Nic nie... pierwsze co, to dali mi paracetamol, bo no, tam jakby paracetamol jest na wszystko. Się śmieję, bo mój kolega pojechał jako ratownik medyczny i pracował, to się śmiał, że tam jest paracetamol dożylnie oczywiście. Mi dali w tabletkach akurat wtedy i muszę przyznać, że mi przeszło. W sensie, czemu ja nie pomyślałam w domu, żeby to wziąć? Ile stresu mniej. No ale przestraszyłam się wtedy nie na żarty. I skierowali mnie na badanie bardziej inwazyjne, na scintygrafię komputerową z kontrastem. No to był dla mnie... Aha, i dostałam jeszcze... No bo oni jakby podejrzewali zakrzep, który mógłby spowodować zator płucny. No co nie jest... I zgon. I zgon, dokładnie. Więc jakby tam na tym pogotowiu jeszcze dali mi zastrzyk... Z heparyny, tak rozumiem? Tak, tak, z heparyny jakiejś. W ogóle śmiać się chciało, bo miałam wrażenie, że tam pielęgniarki chyba były wiedzą więcej niż lekarze, którzy przychodzą tłumaczyć cokolwiek, no ale miałam wrażenie, że lekarze tam są nieogarnięci, ale zostałam zaopiekowana, po czym właśnie zaproponowali mi to badanie. Nie wiedziałam, czy ono jest bezpieczne, więc poruszałam wszystkie kontakty, jakie mogłam mieć, żeby się dowiedzieć. Także poszłam. Oni tam dla ciężarnych trochę mniejszą dawkę tego kontrastu dają. Wytłumaczył mi ten, nie wiem właściwie kto to wykonywał, czy to był technik, chyba jakiś technik. Wszystko wytłumaczył i on był dla mnie, naprawdę był dla mnie mega wspierający tam. Uspokoił mnie, bo ja się niesamowicie bałam. I to badanie trwa pół godziny. I słuchaj, oni mają na suficie taką grafikę z takimi szczegółami, że w pół godziny ja się tam patrzyłam i ja ciągle widziałam nowe rzeczy. Była tak zabawna i śmieszna, że naprawdę zajęło to moją głowę i mniej się bałam, także świetny sposób na pacjentów. No to badanie nie wykazało nic nieprawidłowego, więc odetchnęłam i już doczekałam w spokoju. Także tutaj dużo też zależy od kobiety, która zależy jakie ma podejście ogólnie do ciąży, bo jeżeli no są różne typy i jedna kobieta będzie się bardziej bała, bardziej sprawdzała, monitorowała, chodziła częściej do lekarza, a druga będzie spokojniejsza i bardziej się wsłuchiwała w swoje ciało i w to, jak ona się czuje. Mhm. Także tu też należy trochę bardziej spojrzeć na tą kobietę, która jest w ciąży i do niej dopasować postępowanie, ale... Mhm. Ale też chyba ważne, żeby dziewczyny, żebyście same dopasowywały po prostu ludzi, którymi się otaczacie do siebie, nie? To wybór tego lekarza, że jeżeli widzisz, że ten lekarz wprowadza niepokój w twoje ciało i w twoją duszę, no to nie ma czegoś takiego, że nie możesz go zmienić, tak?
Ja tak. 3 razy zmieniałam w trakcie swojej ciąży. Ale nie każda kobieta to zrobi. To prawda, dlatego jesteśmy tutaj po to, żeby mówić o tym, że jeżeli nie czujecie się komfortowo, to jest wasza ciąża. Ile byście tych ciąż nie miały? 1, 2, 3, 5. Za każdym razem będzie to wasza, ta konkretna ciąża, ostatnia, która się wydarzy i po prostu warto, żeby była taka zgodna z waszymi oczekiwaniami, bo też my same tu widzimy, że te z was, które mają dobre ciąże i dobre porody, są otwarte na to, żeby mieć kolejne dzieci, a te, które przeżyły jakąś traumę, były źle potraktowane w szpitalu czy na izbie przyjęć, to zamykają się na chęć posiadania dzieci. To tak niestety tak to wynika. No dobra, jesteś w tej ciąży, nie masz testu glukozy, jesteś w rzeczywistości Wielkiej Brytanii i dochodzi 38 tydzień ciąży i 39, 40 i nie dzieje się nic. Co robi położna w Wielkiej Brytanii, kiedy mija tobie termin porodu? Oni pierwszą interwencją to jest masaż szyjki macicy. Mhm. Oni to on nazywają. Jest za zgodą, czy jak gdyby on jest masz za zgodą. Wybór, czy mówią ci, że możemy zrobić to i wtedy dzieje się to, czy w ogóle cię nie informują o tym, jak to wygląda? Tam jest coś takiego jak szkoła rodzenia, coś takiego, no bo jakby ja dostałam propozycję 3 spotkań, tam to nie jest dużo godzin, jeśli chodzi o szkołę rodzenia i tam położna, która prowadzi, opowiada głównie o porodzie, o tym właśnie, na co czekają, jakie interwencje podejmują i pierwszym krokiem to jest ten masaż szyjki macicy. I ja miałam wyznaczony termin tego masażu na termin po prostu porodu. Poczytałam sobie trochę o tym i nieco się wystraszyłam, więc zadzwoniłam i powiedziałam, że nie chciałabym jeszcze tego, że ewentualnie, że jeszcze dam szansę za tydzień. I umówiłam wizytę na za tydzień. I rozumiem, że przyjęła to... Pani powiedziała, okej, w porządku, no to zapraszam za tydzień. To było bardzo takie... Normalne. Okej, tak. Czyli dała ci całe 7 dni, czyli do 41 tygodnia spokój. Tak. Czy miałaś KTG? Nie. Dlaczego? Nie wiem. I ja wtedy nie wiedziałam, że w ogóle takie badanie się wykonuje. Ja miałam na każdej wizycie po prostu... Co 2 dni Ja miałam na wizycie, na którą chodziłam tam już później chyba co tydzień, sprawdzane tętno płodu, wszystko było ok. Pytała się tylko, położna, czy mam jakieś skurcze. Ja nie odczuwałam. Miałam tylko napinanie macicy takie standardowe. No i tyle. Czyli co, 40 tydzień, dzwonisz, tylko mówisz, że nie przychodzisz na masaż szyjki, ona cię umawia za tydzień, jest 41 tydzień ciąży, przychodzisz tam i ja co? Ja przyszłam, tak. Ja przyszłam, bo już też mi było ciężko. W ogóle miałaś KTG w ciąży? Nie. Nie, nie miałam. Miałam tylko krótkie badanie tętna płodu. Dobra, jest 41 tydzień, przychodzisz i? Tak, przyszłam i mi położna zrobiła ten masaż, wytłumaczyła jakby w badaniu też powiedziała, jak tam ta szyjka wygląda. Z tego, co ona mówiła, zrozumiałam, że po prostu już była bardzo skrócona, że tylko rozwarcie chciała zrobić tam, mówi, że z pół centymetru zrobiła centymetr. Oni też chyba w tym badaniu trochę oddzielają ten biegun pęcherza płodowego, żeby przyspieszyć wydzielanie się hormonów, no i oksytocyny między innymi. I no nie było to przyjemne, nie był to przyjemny zabieg, trwał krótko, naprawdę krótko, ale do przyjemnych nie należał. No i taki czułam dyskomfort przez kolejne 2 czy 3 godziny, wydawało mi się, że... Tak, Potrwawiałaś trochę, czy nie? Minimalnie, naprawdę, jakaś tam plamka była, także nic mocnego. I czułam, jakbym miała dostać miesiączkę, takie miałam uczucie. Ja akurat nie mam zbyt bolesnych, więc nie było to... No ale już jakby słuchałam, a może to się zaraz zacznie, a może... Już czekałam, naprawdę już czekałam na ten poród. I od tego masażu minęły... On był wykonany w piątek rano, a w niedzielę wieczorem, około godziny 23, pękł mi pęcherz płodowy i wypłynęło mi dużo wód. Więc jak to się wydarzyło, poczułam taką ekscytację, ale zarazem, ojeju, i co teraz?
bo oni w momencie, kiedy odejdą wody, dają kobiecie nawet do 48 godzin. A w Polsce powiedz, ile jest? A w Polsce tak naprawdę każą od razu przyjeżdżać. A jest 12 w przepisach? No niby 12 jest w przepisach, tak. No. Ale to jest 12 do skurczy. Mhm. Że w ciągu tych 12 godzin muszą się pojawić skurcze, jak nie, no to stymulacja oksytocyną. W Wielkiej Brytanii, powtórzmy, 48. Tak. Okej. Okay. Czyli co, odeszły ci wody, dzwonisz do? I zadzwoniłam do szpitala na izbę przyjęć. Takie dostaliśmy wytyczne właśnie na tych zajęciach. I pani, która odebrała, powiedziała, że okej, w porządku, no to proszę sobie. Aha, czy pojawiły się skurcze? To proszę sobie odpoczywać, nie wiem, coś zjeść, napić się, wziąć kąpiel, ogólnie, żebym została w domu. U nas w Polsce, nawet w szpitalu, jak odejdą wody, pacjentka musi natychmiast się położyć, jeżeli nie leży, zazwyczaj leży, no ale musi nastąpić natychmiastowe badanie tętna płodu i badanie wewnętrzne, żeby sprawdzić, czy na przykład nie wypadła pępowina albo ręka, albo cokolwiek. Tam oni chyba nie mają tego typu obaw. Więc ja jeszcze byłam w domu, zaczęły mi się skurcze, już dosyć intensywne, bo zazwyczaj właśnie jak już pęka pęcherz i tej wody sporo wleci, no głowa mocno na szyjkę naciska, więc jakby skurcze są mocniejsze, bo im większy nacisk na szyjkę, tym oksytocyny więcej się wydziela i odczucia są inne. No i generalnie było ok. Zadzwoniłam wtedy po swoją taką przyjaciółkę, która jest fotografką, bo się umówiliśmy, że sfotografuję mój poród, a że już przy niej... A masz jednym... zdjęcie z porodu? Mam. O, okej. Okay. Mam. Ta przyjaciółka nie mogła akurat wtedy, bo szła rano do pracy, na tam 6 rano, więc poprosiła swoją wspólniczkę, którą ja też znałam i czułam się z nią okej. Okay. Przyjechały w sumie obie na chwilę, po czym została ze mną tylko ta Paulina, która robiła zdjęcia i... Zresztą, która miała trójkę dzieci swoich, także też doświadczenie porodowe miała. I, no i byliśmy w domu. Do momentu, zaczęła kiedy... Zaczęła ci robić zdjęcie w domu, nie, tak? Jeszcze nie, w domu okay. Nie robiła, bo właściwie nie byłam długo, bo dosyć mnie bolało. Czułam duży dyskomfort i stwierdziliśmy, żeby pojechać do szpitala, chociaż zbadać, sprawdzić, jaka jest sytuacja. Więc pojechałaś? W szpitalu tak. Droga dla mnie była trudna, bo tam dużo tych garbów po drodze i sprawiało mi to ogromny ból, sam transport do szpitala. I tam położyli mnie na salę przedporodową, gdzie położna mnie zbadała. Ale już chcieli cię przyjąć, czy ty chciałaś zostać? Nie, jeszcze mnie nie chcieli przyjąć. Okazało się, że są 2 centymetry i właściwie to ja mogę jechać do domu. I ja powiedziałam okej. I pojechałam do domu. Okej. Bo czułam się tam niekomfortowo, przyjechała zresztą druga rodząca i jakoś tak... No, nie było mi fajnie, więc stwierdziłam, że wracam do domu i położona powiedziała, żebym spróbowała się przespać, no bo to już było koło północy, nie pamiętam, jakoś tak w nocy, późno. No, i przyjechałam do domu i w pewnym momencie poczułam, że potrzebuję do toalety. I jak poszłam na toaletę, poczułam silną chęć parcia i to mnie trochę przestraszyło, bo... Zapamiętałam historię mojej kuzynki, która opowiadała, że jak powiedziała o tym położnej, to no, no to już pani rodzi, rodzimy, no i urodziła. I ja sobie myślę, z jednej strony jest to niemożliwe, bo nie czuję, żeby jakby, ale ten, jakby ten odruch parcia też mi pomagał w radzeniu sobie z bólem. Ten ból już nie był dla mnie tak intensywny. Aha, jeszcze jak przyjechałam do szpitala, to pierwsze co dostałam, 2 tabletki paracetamolu. Tak. Tak. No i ja już wtedy, aha, bo za pierwszym razem jak dzwoniłam, to dzwonił mój mąż, rozmawiał z położną, ale położna chciała mnie usłyszeć jeszcze. No bo one, no, żeby ocenić, tak, one oceniają po głosie. No i wtedy mówiła, żebym została, no ale... I jak poczułam to parcie na toalecie i jak się zaniepokoiłam, poprosiłam, żeby on zadzwonił, ale ja nie wiem, czy on wiedział, jak ma ja nie słyszałam tej rozmowy. Nie wiem, jak on rozmawiał, ale powiedzieli, że mamy przyjechać. No i ja przyjechałam i położna, znowu ta sama zresztą, jeszcze, powiedziała mi, żebym nie parła, tylko żebym skupiła się na oddechu. Ciężko mi było to powstrzymać. No zbadała cię, żeby wiedzieć? Nie, wtedy mnie nie zbadała, dlatego że powiedziała, że minęło za krótko, za mało czasu, bo oni tam badają co 4 godziny. W Polsce w standardzie jest co 2. No a że minęło, nie wiem, 2 godziny,
no widzę, że mnie nie zbada. Okej. Okay. Więc poinstruowała mnie z tym oddechem i powiedziała, że mogę wracać do domu. Cóż za nieodpowiedzialność. Tak, a ja wtedy już, dla mnie ta trasa była ciężka, więc stwierdziłam, nie, zostaję. Mhm. A że byłam sama na tej sali przedporodowej, zresztą tam oni mają zasłony, więc moje łóżko było zasłonięte i, no i mogłam, i zmieniały się położne. Przyszła inna, która się mną, przyniosła mi piłkę, przykulała ją. Ale nie pokazała mi, jak ja mam na tej piłce postępować. A ja wtedy w tym całym amoku i bólu, ja jak na nią usiadłam, to ja się nie umiałam na niej utrzymać. Nie pomyślałam, żeby się przytrzymać łóżka albo coś. Moja mama, która koło mnie była, bo jeszcze mama ze mną była, była tak przestraszona, że już kompletnie... Przypomniało się pewnie jej poród i wszystkie możliwe straszne jeszcze rzeczy. Mi powiedziała. Ach, też mnie zestresowała trochę i ja mówię, mamo, pomóż mi jakoś. I ona tak, ale jak... Ja poczułam straszny ból w krzyżu i nie potrafiłam znaleźć sobie dobrej pozycji. Jedyną taką w miarę no, było siedzenie na łóżku. No i cały czas miałam takie te odruchy. Zresztą, ale też mogłam skorzystać, parcia, tak, mogłam sobie skorzystać z wanny w tym szpitalu. No, miałam dużą swobodę tam. No, czułam się raczej komfortowo w miarę i jak przyszedł czas badania tego kolejnego, w badaniu wewnętrznym, jak położna dotyka głowy, tętno płodu powinno skoczyć. U mnie było na odwrót. Położna się zaniepokoiła i oni mają w praktyce też podłączanie elektrod KTG do główki, do skalpu po prostu. Takim haczykiem po prostu przekuwają skórę głowy dziecka. I to bezpośrednio mierzy po prostu jego tętno. No jest to badanie bardziej miarodajne niż przez powłoki brzuszne. No i nic się nie przesuwa. Ja się na to zgodziłam. W tym momencie ktoś mi próbował pobrać założyć wenflon i pobrać krew. Nie mogłam na to patrzeć, bo ja nie lubię takich rzeczy, ale mój mąż powiedział, że w ogóle kto to robił, bo bardzo nieporadnie. No ale udało się i wtedy właśnie mi pobrali krew, kilka fiolek, pewnie na to wszystko, co u nas, czyli jakieś próby krzyżowe w razie niepowodzenia. I w tym momencie w badaniu wyszło 4 cm, więc dla nich to już jest poród aktywny, czyli poszłam na salę porodową. Mogłam iść na salę porodową jakby ciągłego nadzoru. Ja w ogóle wcześniej zwiedzałam ten szpital w ciąży jeszcze i na tej sali jakoś tak poczułam, nie chciałabym tu leżeć, no ale wylądowałam na tej sali właśnie, gdzie położna była ze mną cały czas bez przerwy. Jedna. Ona dzieliłaś opieką z innymi osobami? Nie. Z innymi rodzącymi? Jedną miałaś? Nie, ona była ze mną, ona była non-stop ze mną na sali, ona nie wychodziła. Raz tylko wyszła na przerwę, pół godziną, ale przyszła inna położna. Miałaś dwie osoby towarzyszące na sali? Miałam dwie osoby towarzyszące. Mogły być dwie. Właściwie ze mną były trzy osoby i oni się wymienili. Tak, wymieniały się. Także no jak już poszłam tam z tymi 4 centymetrami, bardzo mnie bolało. Po prostu ja byłam wystraszona, zaniepokojona. Jeszcze odczuwałam lęk mojej mamy, mojego męża i to jakoś spowodowało, że nie potrafiłam sobie poradzić z bólem i ja miałam plan porodu przygotowany, o którym kompletnie zapomniałam. Zapomniałaś go zabrać, czy zapomniałaś? Zapomniałam, że go mam, ale on był w papierach gdzieś włożony między kartki, bo generalnie jak prowadzona jest ciąża w Anglii, to te dokumenty, które ja mam w czasie ciąży, to one są, ja je biorę później sobie do szpitala i już nikt mnie o nic nie pyta. Nie ma żadnego wywiadu, dodatkowo tak jak tutaj. Nie dość, że na izbie przyjęć pacjentka jest przemaglowana, to potem jeszcze na sali porodowej jest milion pytań. I to, mam wrażenie, bardzo im zaburza też to poczucie. A mnie nikt o nic nie pytał, oni po prostu mieli wszystko w dokumentach. Także to uważam jest naprawdę fajne. I fajnie jakby to jakoś było u nas też ujednolicone. Także położna znalazła ten plan porodu i go... I każdy punkt, ja mówię, że ja potrzebuję coś przeciwbólowego, że zastrzyk chcę, no ale w planie porodu masz, że nie chcesz tego typu zabiegów. Ja mówię, zmieniam zdanie, na pewno? No mówię, tak, natychmiast, proszę mi coś podać.
No i dostałam zastrzyk z petydyny, to jest pochodna morfiny. Podobnie działa jak fentanyl, który jest u nas podawany. Z tym, że daje się go domięśniowo. Nie miałam kroplówki dożylnej i dodatkowo jeszcze zastrzyk przeciwwymiotny, no bo często się zdarza. No i dodatkowo jeszcze dostałam gaz rozweselający. Rzeczywiście mnie rozweselił na chwilę. Ale jednak ten zastrzyk narkotyczny spowodował, że no, odleciałam na jakiś czas. Ale uśmierzył Ci ból, czy nie do końca? No i właśnie, na ten czas, kiedy odleciałam, bo zasnęłam, no to tak, ale później jak się obudziłam, znowu było to samo. Ile czasu minęło? Po tym, jak... Jak sobie odleciałaś, usnęłaś? Nie wiem, szczerze mówiąc, ale to nie było długo. To mogło być z 20 minut, więc krótko. Może ten... Może trochę mniej mnie te plecy mi doskwierały, ale ja miałam problem w ogóle ze zmianami pozycji. Mnie tak bolało i po prostu siedziałam w łóżku. Miałam podłączoną, miałam też pelotę od KTG, od skurczy, no i te od monitorowania dziecka, no to do głowy, więc kabelek mi wisiał z między nóg, więc jakby już to było przeciwwskazaniem do porodu w wodzie, czy który też miałam tam wpisany, żebym chciała. Więc to położna, no, powiedziała, że niestety przykroję, ale nie mogę, jeżeli to mam. Ja już powiedziałam, dobra, ja już nie chcę żadnej wody, nieważne to jest dla mnie, naprawdę. No i ona była cały czas na sali, ciągle coś pisała w papierach. Siedziała i pisała. Ze mną był mąż na zmianę z mamą, z fotografką, która robiła zdjęcia. I zaczęły mi się skurcze po prostu rozregulowywać. Także położna miała wątpliwości. Zresztą też ja nie mogłam oddać moczu bardzo długo. W ogóle nawet nie myślałam o tym, nie chciało mi się, gdzie pełny pęcherz stanowi przeszkodę porodową. I położna chciała mnie zachęcić do tego, wstań z łóżka, usiądź na basen i zrób siku. Ja mówię, nie, ja się nie ruszę z łóżka, wstań. Wstań, łóżka. Dobra, wstałam, usiadłam na krzesło właśnie z tym basenem. A piłaś w trakcie, czy...? Piłam, tak. Miałam i wodę, i izotoniki. Oni w ogóle polecają bardzo te słodkie, izotoniczne napoje, które dają glukozę i... Siła. Tak, i bardzo to polecają, więc ja sobie to wzięłam do serca i sporo tego piłam. No ale usiadłam i ja mówię, że ja nie mogę, mi się nie chce. Ona mi nawet wodę odkręciła w kranie. Wiesz co, musisz zrobić siku. To jest za mało, co zrobiłaś. Ja Cię zacewnikuję. Znaczy, no, dobrze, no to jeżeli jest taka konieczność, ale to tylko na chwilę, nie założyłam go na stałe. I rzeczywiście pół litra moczu do worka zleciało, więc to było konieczne. Nie pamiętam, żebym czuła jakikolwiek dyskomfort z tym związany. Poza tym przed każdym działaniem położnej, przed każdym jej dotykiem, ona mi mówiła, co ona będzie robić i pytała, czy ja jestem gotowa i czy wyrażam na to zgodę. Dopóki nie usłyszała ode mnie, tak, jestem gotowa, ona nie dotknęła mnie. Więc to mi się bardzo podobało. Byłam wręcz tym zdziwiona, bo tutaj nawet często położne nie pytają. Nawet nie mówią, co będą robić. Połóż się i tak jak do badań. Czy Ty wprowadziłaś to w swój kontakt z pacjentką, właśnie taki sposób komunikacji? Tak. Zawsze pytam, mówię po co i w trakcie badania pytam się, czy wszystko ok, czy jest to dyskomfortem, czy mogę bardziej, czy jej to nie boli. I ja wtedy czuję, jak one się rozluźniają, bo to czuć w ciele. I w momencie, kiedy one się rozluźnią, one naprawdę nie czują jakiegoś bólu, czy... Może delikatny dyskomfort, no bo ktoś im grzebie gdzieś tam. W obcym miejscu. W intymnym bardzo, tak. Miejscu. Więc ja w ogóle stawiam na to pierwsze co, to nawiązuję relację z pacjentką. To jest dla mnie najważniejsze, żeby ona się czuła ze mną komfortowo i bezpiecznie przede wszystkim. Już masz tutaj doświadczenie na praktykach rodzenia, właśnie z osobą od nas ze szkoły rodzenia. Tak. To też szczęście Was spotkało. Szczęście. Tak. No, zawsze miło poznać jakąś osobę w takiej trudnej sytuacji, którą znasz, nie? Na pewno to ułatwia. A dobrze, Twój poród dalej, wróćmy do tego. Dobrze. No i co? I był spokój, nikt tam nie panikował. Ja właściwie... pojawiały się bardzo silne skurcze i w momencie, kiedy było kolejne badanie, położna
no dosyć długo mnie badała i mówi, że masz dosyć obrzękniętą szyjkę. Tutaj jest takie 5 cm, takie niby 7. No i może to tak, no okej. Okay. I ona, jak już poczuła jakieś wątpliwości, dopiero poszła do lekarza. Mhm. Lekarze zadecydowali, że trochę mi dadzą odpocząć, czyli trochę te skurcze mi wyciszą, żebym mogła odpocząć, bo one były silne i takie no, dokuczliwe dla mnie. A potem podadzą mi oksytocynę, żeby jakby je rozkręcić. Ja nigdy nie czytałam o tego typu no w ogóle interwencjach, bo ja nie zakładałam, że coś takiego może się wydarzyć. Miałam inny plan i to też mnie trochę zgubiło, że ja gdzieś tam sobie w głowie wyryłam i nie byłam otwarta na inne rzeczy. Mhm. I jakby, jak już się nie działo, po mojej myśli, to też się spięłam. No ale, no i podali mi jakiś lek, nie wiem co to dokładnie było. I tam też jest tak, że przed podaniem jakiegokolwiek leku pytają pacjenta o imię i nazwisko i datę urodzenia. Mhm. I ja musiałam za każdym razem to powtarzać. Nieważne, czy to była ta sama osoba. Aha. Za każdym razem musiałam to powtarzać. No i dopiero wtedy mi podawano ten lek. No i te skurcze, one nie były wcale delikatniejsze, one były rzadsze. Więc rozregulowały mi się jeszcze bardziej. Po czym ciśnienie mi też strasznie wzrosło. Aha. Nikt mi nie powiedział, że ja mam ciśnienie za wysokie. Żeby mnie niczym nie stresować. Moja mama tylko... Ja nie wiedziałam, co się dzieje, ale moja mama pojechała do domu. Ona mi to później opowiadała, że tak się przeraziła, no bo to jest ryzyko stanu przedrzucawkowego, w ogóle rzucawki, co jest bardzo niebezpieczne i dla kobiety rodzącej, i dla dziecka. No ale oni tam jakoś się tym mocno nie zestresowali. Ogólnie w porodzie ciśnienie wzrasta i to jest normalne, prawidłowe. Ja nie miałam jakieś 200, u mnie wzrosło chyba do 150, więc to jeszcze było gdzieś tam do przyjęcia i też nie było stale takie. Także w momencie, kiedy już te skurcze mi się takie zrobiły niefajne, minęło dobre 14 godzin od odejścia wód i w ogóle, no ja już tam byłam 14 godzin w porodzie, dosyć intensywnym i lekarz przyszedł, zaproponował, że może jednak cięcie zrobimy, tym bardziej, że oni przewidują, bo przewidywana waga płodu była zupełnie inna. Znaczy, była niewielka i jakby, i oni później stwierdzili, że chyba dziecko jednak jest duże. Więc zaproponowali mi cięcie. Ja po prostu od razu powiedziałam tak, bo już byłam bardzo zmęczona. Byłam bardzo zmęczona i stwierdziłam, że ja już chcę na cięcie. I to było gdzieś koło godziny, nie wiem, po 17. Pamiętam jeszcze, położna mi zmywała lakier z paznokci ze stóp, bo muszą mieć widoczne paznokcie, a na rękach miałam hybrydę. Tego by nie zmyła. Nawet mam zdjęcie, jak to robi. Założyli mi pończochy uciskowe, takie przeciwzakrzepowe. No i pojechałam na salę cięć z tą położną cały czas. Przyjął mnie bardzo miły anestezjolog. No, był mega super. Taki pozytywny. W ogóle nie czułam, żeby on cokolwiek przy mnie robił. Nie pamiętam, żeby mnie cokolwiek bolało. Pielęgniarka była też bardzo, zresztą cały zespół był bardzo taki do mnie. I oczywiście skurcze mnie tam łapały na stole, ale już też mi humor się chyba poprawił, już nie było aż takie silne. Już wiedziałam, że zaraz to się skończy. I pamiętam, jak już znieczulenie podziałało, to po prostu taka ulga dla mnie była. Jakoś tak wszystko szybko później się działo. Czułam dokładnie te ruchy brzucha, to wydobywanie. Zaraz po tym położna, która się mną opiekowała, wzięła mojego syna. No i aha, i jeszcze zapytała się mnie o witaminę K, czy się zgadzam? Bo oczywiście miałam w planie porodu, że nie wyrażam zgody. Ona się zapytała, czy może jednak do ustnie bym zmieniła zdanie. I ja już wtedy mówię, dobrze, niech będzie to ustnie. Bo tam oni podają dwie kropelki, a potem jeszcze w domu trzeba. Dostaje się do domu. Szybko go osuszyła, zważyła. Wyszło 4 kg 550, więc był duży jednak. I od razu mi go położyła na klatkę piersiową, jeszcze w czasie, kiedy operatorzy szyli. I już tak zostałam z nim.
już mnie wywieźli na salę pooperacyjną na obserwację, gdzie inna położna mi... Znaczy mimo tego, że nie prosiłaś o ten kontakt skóra do skóry, to oni ci położyli dzieciątko. Znaczy ja go miałam miałam to w planie w porodu, ale jakby porodu dla nich to jest... Dla nich to było naturalne. Dla nich to jest po prostu standardowa procedura. A to było lat temu? Ile? Pięć. Pięć już. W 2016, tak. No i kiedy ja już go miałam na sobie, taki golasek, bo on nie był owinięty, tylko przykryty, więc był goły, na gołą skórę. Na sali pooperacyjnej został mi przystawiony do piersi. Było to odnotowane też w dokumentacji. I potem jeszcze, potem mnie przewieziono na salę właśnie już taką połogową, gdzie pozwolono trochę mojej rodzinie chwilę dłużej zostać. Ja już właściwie, no i jakoś tak poszłam spać z tym dzieckiem przy sobie, na łóżku. I pamiętam, że... Przyszli, obudzili cię i zaczęli krzyczeć, że upuścisz dziecko. Nie, i właśnie. Odłożyć. Właśnie tej nocy nie. Przyszła do mnie jakaś po prostu położna anioł. Pamiętam, jakby była aniołem naprawdę. I ona mówi, o, masz tu synka przy sobie, to wiesz co, ja ci barierkę podniosę, żeby on ci nie spadł. Ale sweet. I to było dla mnie takie wow, super, dobrze. I no ja byłam po tych wszystkich narkotykach, po tych znieczuleniach, więc ja po prostu spałam tej nocy i tylko mnie przebudzało takie jakieś drażnienie piersi i moje dziecko po prostu chyba samo sobie znajdowało tą piersi i ją łapało. Ja byłam w szoku. I rano dopiero przyszły do mnie panie, chyba to były pomoce, nie wiem dokładnie, nie pamiętam, które mnie uruchomiły, zaprowadziły do toalety i kazały się tam ogarnąć, umyć. Przypilnowały mi w tym czasie syna. No ja jakby cały czas byłam z tym dzieckiem na sali i jakiekolwiek badanie, tam miałam chyba jedno badanie to było na te wszystkie odruchy przez pediatrę, no to ja byłam przy tym badaniu. Zawsze tak jest, że po prostu mama jedzie z dzieckiem, ewentualnie tata może być. No wtedy były odwiedziny normalnie. I badanie słuchu było, ale to badanie słuchu na mojej sali. Zresztą tutaj też się to odbywa w ten sam sposób. Druga noc była cięższa, dlatego że przyszła inna położna i ona mi nie pozwoliła mieć syna w łóżku. Zabrała mi go, włożyła do tej śmiesznej kuwetki wanienki, bo to wygląda tak samo tam. I jeszcze powiedziała, że nogami musi dotykać tej ściany, żeby się nie zsunął i nie udusił w tych rożkach. I ona mnie nakrzyczała. A ja miałam trudności z poruszaniem się, jednak operacja jest trudna, znaczy dosyć taka no, poważna. I po w sumie 16 godzinach porodu ja byłam wycieńczona. Więc mi wygodniej go było mieć przy sobie na łóżku, a już wiedziałam, że barierkę, ciach. Druga doba zaczyna mieć swoje potrzeby, zwłaszcza jak waży 4,5 kg. Dokładnie, prawda? I on już tak, więc ja tą nockę po prostu miałam nieprzespaną, bo ona, ta położna, co jakiś czas przychodziła mi badać ciśnienie. Ja miałam też antybiotyk podłączony, bo wyszło chyba podwyższone CRP, u mnie temperaturę miałam 37,3, więc zadecydowali o antybiotyku, bo tam nie podaje się antybiotyku okołooperacyjnie. Przynajmniej nikt mnie o tym nie poinformował, a oni informują o podaży leków. I co uważam jest korzystne i dla matki, i dla dziecka. Bardziej dla dziecka, ten niepodanie antybiotyku. Także podali mi ją go dopiero w pierwszej dobie po porodzie. Więc miałam kroplówkę i ona musiała to monitorować. I ja po prostu za każdym razem, kiedy ona przychodziła, przebudzałam się i mówiłam, że ja karmię właśnie, że ja go karmię. I ona mi odpuszczała po prostu. Byłam i rano po prostu już taka wycieńczona, jak przyszła moja mama z mężem, ja po prostu się im rozpłakałam. Wiedziałam, że ja że strasznie źle się czuję, bo tu mi nie pozwalają dziecka w łóżku, zmęczona jestem przez to. I zauważyłam, że on się żółty zrobił, że mam jakoś, poczułam, że mam mniej pokarmu. Po prostu stres to spowodował. No i potem, o, jakiś taki żółty się zrobił, musisz często karmić. Nie, no przecież... Także, no i przez to też leżałam trochę dłużej w szpitalu, znaczy przeze mnie, przez ten antybiotyk musieli mnie dłużej obserwować, bo jednak z synem to jakby to zarzucenie skóry kolejnej doby już jego nie było.
No ja też właśnie wczoraj mówiłam Ci o tym, że dzwoniła dziewczyna z Niemiec i też właśnie w sprawie laktacji, ale też mówiła o tym, jakie normy tam odnośnie żółtaczki podali w Niemczech, gdzie tutaj ludzie u nas szybciej już naświetlają te dzieci, nie? Więc no to też pokazuje. No i kolejna rzecz, która wprowadza stres, bo jednak mamy się bardzo tym przejmują, bo chciałyby, żeby... Bo jakby tutaj też jest chyba takie trochę podejście, że jak z dzieckiem się coś dzieje nie tak, no to wina matki. Ja to zauważam, po prostu obserwuję taką tendencję, tak. Wiadomo, no nie wszystkie kobiety tak o sobie myślą, ale no też by chciała być jak najlepszym mamą i żeby te dzieci były zdrowe. Także czasami te interwencje są wprowadzane za szybko i niepotrzebnie może, no ale no a stres też potęguje, jakby, no psuje laktację. No tak, no nie może się wydzielać oksytocyna w sposób dokładnie. Swobodny. Także u mnie też, ja się bałam, no bo jednak po cięciu trochę ta laktacja inaczej się rozkręca, ale u mnie... bo jeszcze tak śmiesznie chciałam, ja się przygotowałam, że wkładki laktacyjne do szpitala sobie wzięłam. No i mówię tym, tam przyszły te panie właśnie mnie uruchamiać, ja mówię, to ja jeszcze sobie jakoś wkładki, stanik założyłam. Nie potrzebujesz. Nie zakładaj, nic tam jeszcze nie potrzebujesz. Mówię, no dobra. I w sumie miały rację, bo no ja przestawiałam syna, on coś tam ciągnął. Później przyszła pani, która jeszcze chciała zobaczyć, czy on dobrze się przestawia. Było ok, tam mi kilka rad udzieliła bardzo fajnych, które mi pomogły. I w sumie jakoś tam się dogadywaliśmy. I dopiero jak wróciłam do domu, to było, jak urodziłam w poniedziałek o 18, to w domu byłam w czwartek koło 17, to minęły 4 dni. Trzy dni. I pamiętam, to był wieczór, ja już się ciemno robiło, ja karmiłam syna na leżąco, tak na boku. Jakieś dziwne dziwnie poczułam jakieś mokre, sobie myślę, co tu się dzieje. I zobaczyłam po prostu z drugiej piersi mi zaczęło tak mleko tryskać. I to było z jednej strony dla mnie takie, wow, mam mleko, ale super. No, czyli jest w czwartej dobie. No. Czyli jednak taki nawał dostałam, rzeczywiście na drugi dzień to piersi miałam jak głazy. No ale poradziłam sobie z tym w sumie. Z laktacją nie miałam problemu, co chociaż tyle. Tak jak poród poszedł nie tak, jakbym chciała, tak laktacja była u mnie bardzo intuicyjna i nie miałam z tym problemu i mój syn też. Pamiętam, przyszłaś tutaj, rozmawiałyśmy pierwszy raz i właśnie mówiłaś o tym, że jesteś orędowniczką porodów naturalnych, pomimo Twojego doświadczenia, ale to właśnie, co wypływa teraz z Ciebie, to że ten czas, który minął, też pomaga Ci w taki obiektywny sposób spojrzeć na tą sytuację, że widzisz, że wiele rzeczy też nie było od Ciebie zależnych, ale że też to Twoje nastawienie, tak, i otoczenie się tymi osobami, które gdzieś tam miały też swoje obawy i to Ci nie pomagało, że to wszystko, że jesteśmy jak gdyby sumą tych wszystkich przypadków, które się wydarzają i że na część z nich mamy wpływ, a na część z nich nie mamy wpływu. Powiedz mi, Ty dzisiaj jak rodzisz się jak położna, jako położna, jako nowa osoba, masz też ze sobą doświadczenie obecności w porodzie domowym. Ta praca i obserwacja systemu ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii. Jak Ty widzisz swoją pracę, misję bycia z kobietami? Jak chciałabyś, żeby była postrzegana położna? Jaką Ty chcesz być położną? To jest dobre pytanie. Ja przede wszystkim chcę być taką położną, która podąża za kobietą i dla mnie bardzo ważna jest ta relacja z kobietą czy z parą, bo tak naprawdę w porodzie bierze udział też partner ciężarnej, mąż czy partner i to jest ich wydarzenie. I jakby oni tutaj mają decydujący głos. Ja pamiętam, no, w Anglii porody domowe są refundowane i tam zachęca się kobiety do porodów domowych. Ja też byłam do tego zachęcona przez położną. I bardzo tego chciałam, ale niestety całe moje otoczenie, rodzice, mąż, teściowie, no wszyscy, z którymi rozmawiałam, patrzyli na mnie trochę jak na UFO i stwierdzili, że jestem nieodpowiedzialna, że a jak coś się wydarzy, po prostu zakładali z góry, że coś może być nie tak. No ja po prostu nie zawalczyłam o to.
Natomiast moja siostra, kiedy zaszła w ciążę, kilka lat po mnie, jej syn ma teraz 1,5 roku, do niej wtedy tak przyszło, że może to. I też trafiła do szkoły rodzenia, gdzie zaprzyjaźnioną położną była osoba przyjmująca porody w domu. Jak ona mi to powiedziała, ja się bardzo ucieszyłam, po prostu, że to wyszło od niej. Bo ja bardzo zwalczyłam ze sobą, żeby czegokolwiek, żeby jej nie namawiać na nic, żeby jej nie przekonywać, żeby nie wprowadzać swojej jakiejś tam... Grisi. Tak, chciałam, żeby ona sama i rzeczywiście... To jest ona, młodsza siostra? Młodsza, 2 lata młodsza. Jej partner jest od niej 7 lat młodszy, także... No też jakby on musiał być z tym komfortowo i rzeczywiście chodzili razem na te zajęcia. Agata była zdecydowana na poród w domu, miała moje wsparcie, bardzo silne. No i doszło do tego. Gnałam do niej, do tego porodu i naprawdę obserwowałam, jak to się dzieje, że ona miała, ona decydowała, co tam się dzieje. Nikt jej nic nie narzucał. Ja proponowałam rozwiązania, ona z nich korzystała, ale jakby w efekcie decydowała, czy chce dalej, czy nie. I widziałam, jak i położna, która przyjmowała ten poród, też. Ona była, ale jej nie było, ona obserwowała. Bardzo fajnie też oni jako para, moja siostra ze swoim partnerem, też widać było tą bliskość, tą taką, że on był dosyć zaangażowany. Musiałam chwilę z nim też porozmawiać, bo już za był moment... Nie. Chodzi o to, że on w pewnym momencie zauważyłam, że on czuje niepokój, że on potrzebuje wsparcia. On nie chciał się za bardzo przyznać, ale wyszło z niego coś takiego, kurczę, myślałem, że to będzie szybciej. Ja mówię, chłopie, to dopiero 4 godziny minęły. Spokojnie, mówię, spokojnie. A byłaś wtedy studentką pierwszego roku, tak? Tak, dopiero, dopiero w sumie zaczynałam drugi, bo to było w październiku, więc dopiero i wtedy ja tak naprawdę nic nie wiedziałam o porodzie, bo na praktykach nie miałam szczęścia, miałam szczęście obserwować może 2 i towarzyszyć jednej kobiecie, no akurat tej jednej, której towarzyszyłam, to tam o, ogólnie było ok, ale nie skończyło się zabiegowo, po prostu wakum. No ale jakby ten proces towarzyszenia przeszłam i uważam, że było ok. Natomiast tutaj też to było inne, bo jednak siostra, dodatkowe emocje dochodzą, ale byłam z niej mega dumna, mówiłam jej o tym. No, radziła sobie świetnie i widziałam, że no, ona decyduje. I widziałam też ten, że to ją bardzo wzmocniło, to doświadczenie porodu. A ciebie? To towarzyszenie? Też. Wzbogaciło w ogóle, no perspektywę mi poszerzyło i ja zresztą każdy poród, który mam, to doświadczenie coś mi mówi, coś pokazuje, jakby daje inne pomysły, inne podejście. No, każdy jest inny i to jest fascynujące. Każda kobieta jest inna, więc... Teraz czekam na kolejny poród mojej siostry. Jest już w terminie. Jest w terminie, więc już tupiemy nogami od tamtego tygodnia tak naprawdę. Także zobaczymy. Też będzie inny, podejrzewam, że będzie szybszy. On dosyć w sumie szybko się odbył, bo chyba 8 godzin w sumie od odejścia wód do porodu to było 8 godzin, więc w sumie szybko. Czyli tak samo jak u ciebie, zaczęło się od odejścia wód. Tak, u mnie też od odejścia wód. Że to było podobne. No i czekamy tym razem na córkę. O! Był syn, to teraz będzie córka. Dziewczyny, witacie. W majówkę oba. Nie byś miała co robić. Tak. Przy takiej pogodzie to tylko porody domowe. Nie majówki na zewnątrz. Naprawdę widzę, no... Inny jest poród domowy. Zresztą też kobiety, które podejmują tę decyzję, chyba inne mają podejście, bo zazwyczaj te, które przychodzą do szpitala, no to... No, lekarz decyduje, położna decyduje, a ona nic nie ma za bardzo do powiedzenia. Nawet dziewczyny, które mi zadają tutaj pytania w szkole rodzenia, dopiero otwierają oczy, że tak, nie muszą, tak, to ja mogę wstać, kiedy chcę, usiąść, kiedy chcę i kiedy wiem, by tak. Możesz. Tylko musisz wiedzieć, że możesz, po prostu.
i wiedzieć, jaka jest konsekwencja pewnych działań. I ja też tłumaczę tatusiom, którzy chcą być przy porodach, że oni też mają dużą rolę. Oni nawet mogą, nie wiem, przytrzymywać KTG, jeżeli musi być stały zapis, a kobieta nie chce siedzieć, bo nie musi siedzieć, może wstać. Tylko żeby ten zapis dla lekarza był zadowalający, no musi się dobrze ta pelota trzymać i czasami trzeba naprawdę stać przy tej pacjentce, a jak jest dużo porodów, to położna nie ma czasu. Nie ma czasu. Ja jako studentka, jak przychodziłam na praktyki, no to jak miałam pacjentkę, z którą się opiekowałam, to była ona jedna, ja się nią zajmowałam i ja spędzałam w tej sali z nią, chyba że widziałam, że jest okej i że z partnerem chcą też być w intymności, no to wychodziłam i tylko zaglądałam, jak trzeba było zmierzyć parametry, czy zapytać, czy wszystko okej, albo zbadać. Także tak. Ty jeszcze zajmujesz się, specjalizujesz się, odkryłaś, że twoja dusza idzie właśnie w kierunku słowiańskim, a nie w kierunku germańskim, bo zajmujesz się gimnastyką słowiańską. Mam nadzieję, że jak teraz, jak już się otworzymy całościowo, to ruszą już te zajęcia, o których tutaj przyszłaś i zaczęłyśmy gdzieś je robić. Co to jest w ogóle? Dlaczego to jest takie inne od jogi na przykład? Gimnastyka słowiańska zachwyciła mnie tym, że jest dedykowana kobietom. Tylko i wyłącznie, bo jednak kobiety i mężczyźni różnią się anatomicznie, szczególnie właśnie kręgosłup i miednica. Co dla kobiet jest bardzo ważne, może nawet najważniejsze w budowie. To jest jednak cała kobiecość tam umiejscowiona, no i jednak w miednicy nosimy nasze dzieci, prawda? Więc my mamy nieco inną postawę i inne potrzeby niż mężczyźni, a joga jest skierowana głównie dla mężczyzn. Chociaż bardzo wiele kobiet uprawia jogę. Chociaż, no może niekoniecznie wszystkie wiedzą o tym, że to ale też jest. Ale też są modyfikowane i jakby joginki, które w tym siedzą, też wprowadzają modyfikacje, ale na tym się nie znam, więc o tym nie będę opowiadać. Gimnastykę poznałam przez kobietę ze Szczecina, Paulinę Sołtowską, która w sumie najprężniej tu działa, w Szczecinie. I no to już kilka lat temu. I pamiętam, jak przyszłam do niej na warsztaty, to były dwudniowe warsztaty, wtedy dopiero się okazało, jak ja mam ciało pospinane i w ogóle krzywe. Ja zresztą bardzo długo tańczyłam, taniec towarzyski od dziecka i podejrzewam, że też dużo napięć z tego wyniknęło. I te ćwiczenia mi pasowały też tym, że to są ćwiczenia raczej statyczne, nie dynamiczne i takie pozwalające na skupienie się na oddechu czy na równowadze, bo są w różnych pozycjach. I też pozwalają na to, żeby poczuć te ciało. Ja jak zaczęłam ćwiczyć tak regularnie, to też miałam takie przekonanie, że każde ćwiczenie trzeba zrobić prawidłowo. To jest w ogóle chyba zmora naszej populacji, że wszystko chce się robić prawidłowo. Ale tutaj, i tu mi się podoba to, no okej, jest jakiś tam prawidłowy, ale to ma być wyjść w ciele. To ma się czuć. Więc dzisiaj dla mnie prawidłowo będzie tak, a jutro będzie inaczej, bo nie wiem, pojawią się nowe napięcia, albo coś odpuści gdzieś tam. No jednak to nasze ciało jest tak, jest skomplikowane. Mamy mnóstwo kości, mnóstwo mięśni i wystarczy, że jeden się napnie, kaskada idzie gdzieś tam dalej. Także o tym też mówią terapeuci, terapeutki uroginekologiczne, gdzie kobiety mają napięcie w miednicy, bo jakiś mięsień, gdzieś blizna po cięciu cesarskim na przykład gdzieś jest źle wypracowana i dziewczyna ma problem z widzeniem na oko, bo idą mięśnie po skosie i to jest niesamowite i my nie jesteśmy tego świadomi. Gimnastyka daje mi możliwość właśnie takiego poczucia swojego ciała tam, gdzie mam te napięcia i odpuszczenia tych napięć. A ja jestem z natury osobą taką perfekcyjną i wszystko bym chciała robić na tip-top, co powoduje u mnie czasami nawet zaniechanie pewnych działań, no bo nie będą od razu idealne. Jest to dla mnie zmora, z którą pracuję i zaczęłam naprawdę w gimnastyce to obserwuję, że ja odpuszczam. I automatycznie odpuszczam moje ciało. Ja miałam problem z utrzymaniem równowagi na jednej nodze w pewnych tam ćwiczeniach gimnastycznych i w momencie i zauważyłam coś niesamowitego, bo byłyśmy z dziewczynami na wyjeździe i stwierdziliśmy, że sobie poćwiczymy gimnastykę, a ktoś tam wino otworzył, bo nie wszystkie ćwiczyłyśmy. Ja mówię, dobra, to ja sobie lampkę napiję. I wypiłam sobie lampkę wina i tak jak chwiałam się wcześniej w tych ćwiczeniach, tak po tej lampce mówię, ojejku, ja się nie chwieję, jak to? No bo puściły mi napięcia, które powodowały chwianie.
Więc stwierdziłam, że rzeczywiście ja potrzebuję się bardziej rozluźnić i też zauważyłam, że wiele dziewczyn ma problem ze spięciem, szczególnie w obrębie miednicy, co niestety nie sprzyja w porodzie. Miałam takie dwie pacjentki, którymi się zajmowałam w porodzie. Jednej się nie udało urodzić, to był jej pierwszy poród, ale jak już miałam kolejną pacjentkę i zauważyłam, że jest prawie, no jest taka sama jak ta pierwsza, a to był jej drugi poród i pierwszy się skończył tak samo jak tej mojej pierwszej dziewczyny. Więc bardzo nałożyłam nacisk na to, żeby z nią nawiązać relację i ją wyluzować na tyle, na ile mogłam. No i udało się. I rzeczywiście zaobserwowałam to, dziewczyna się rozluźniła. Akurat to był dla mnie trudny poród, bo wkroczyli lekarze i w swoje tam tych praktyki uskuteczniali, które są dla mnie w ogóle nielogiczne, niepojęte i bardzo agresywne, wręcz przemocowe. I wymsknęło mi się jedno zdanie, przez które zostałam wyproszona z sali. No ale na szczęście już było pod koniec, więc dziewczyna urodziła i... No ta struktura dziobania w szpitalach jest, nie? Cały czas, więc... Niestety. No dobra, ale jak będziesz miała już prawo wykonywania zawodu za 2 miesiące, to gdzie Cię będziemy mogli zobaczyć? Na sali porodowej? No właśnie, cały czas nad tym myślę, główkuję. Jest tyle rzeczy, które bym chciała robić. W POZ. No porody są mi najbliższe. Bardzo, bardzo chciałam porodówkę. Ale praktyki mi pokazały, że ja nie chcę tej porodówki jednak. Takiej. Nie chcę takiej porodówki. I wiem, że taka porodówka jeszcze długo będzie i potrzeba dużo pracy, żeby to się zmieniło. Zarówno ze strony pacjentek. A poniesiemy właśnie jakieś położne za tą zmianą? Ktoś poczuje ten wiatr? Mam nadzieję. To pukamy do Was, żeby się zbierać i żebyście mogły jako położne realizować te swoje marzenia zawodowe, a pozostałe kobiety, żeby mogły realizować swoje osobiste marzenia związane z możliwością porodu naturalnego, bo ja niestety cały czas widzę, że to jest bardzo trudne, żeby móc urodzić naturalnie w szpitalu i że większość osób ucieka się do porodów domowych, bo wiedzą, że wywalczenie gdyby tej wizji porodu w pełni naturalnego w szpitalu jest bardzo, bardzo trudne. No, 1000 razy uważam trudniejsze niż w porodzie domowym i to też w przypadku nas to też była ta motywacja, że będzie trudno, a widziałam, że będzie trudno na skutek tego, jak była już prowadzona moja ciąża, jakie było podejście do tej ciąży. Więc już nie w swoim imieniu, ale w imieniu wszystkich tych osób, które tu przychodzą, o to, żebyśmy wspólnie wywalczyły te zmiany. Tak, mam nadzieję, że się uda. Zresztą obserwuję środowisko różnych położnych w Polsce. Teraz media społecznościowe dają większy pogląd i mnóstwo położnych prowadzi swoje profile, na przykład na Instagramie, gdzie prowadzą i edukacje i oczywiście są różne, ale no ja obserwuję takie, które są bliskie moim filozofią, można tak powiedzieć. Nawet ostatnio słuchałam rozmowę z położną, zresztą z Ireną Hołuj, i tam usłyszałam, że jakby cięcie cesarskie uprzednie jest przeciwwskazaniem do porodu domowego, co mnie tak zaskoczyło. Znaczy, no ale to chyba tylko dla tych położnych, które są zrzeszone w stowarzyszeniu. Tak, one mają taką zasadę, bo jakby w prawie nigdzie nie ma tego zapisa, nie ma zapisku. I są dziewczyny, teraz zauważyłam, one chcą, jakby żeby to było prawnie uregulowane, ale żeby można było urodzić, żeby to było, żeby furtka, położne się tak? nie bały, tak, prowadzić kobiety, która rodzi w domu po cięciu cesarskim. Bo ten poród jest troszkę inny i trochę inne odczucia ma kobieta rodząca, o czym też nie wie i nie zostaje poinformowana. Ja też prowadziłam taki poród, gdzie była dziewczyna po cięciu, z tym, że 6 lat wcześniej, więc bliznę miała grubą, wszystko było ok, poród postępował fajnie, ale ona gdzieś w pewnym momencie chyba słyszała głos swojej teściowej, która mówiła, nie, że po cięciu to nie da się naturalnie urodzić, bo mi o tym powiedziała i chyba to wzięło górę, bo się przestraszyła i powiedziała, że ją bardzo boli w dole inaczej i lekarze nie chcąc ryzykować wzięli ją na stół
I faktycznie przyszedł lekarz i dopytał, i co, rozeszła się ta blizna? No nie. Więc, ale pacjentka o tym nie wiedziała, rozumiem. W sensie, nie, że nie ale miała ona, tej jak, znaczy ona, jak później z nią rozmawiałam, to chyba trochę jej ulżyło. Ogólnie nie czuła się jakoś komfortowo. Ale też nie miała z wielkich wyrzutów sumienia. No nie miałam okazji z nią dłużej porozmawiać, także. Ale właśnie też jakby ten strach wśród lekarzy, no bo jednak oni odpowiadają, więc trochę też to rozumiem, że chcieliby bardzo zachowawczo, ale nie ma zaufania do tych kobiet. I te kobiety nie mają zaufania do siebie, bo ufają lekarzom. I jakby kółko się zamyka, więc jeżeli nie masz do siebie zaufania, no to dokąd zajdziesz? No, tylko też jako kobieta i pacjentka, gdyby z tą sytuacją dziecka w ułożeniu pośladkowym do 37 tygodnia ciąży, jak gdyby chęci rodzenia pośladków, mogę powiedzieć i zaświadczyć o tym, że nawet mając zaufanie do swojego ciała i chcąc podjąć taką próbę, nie znajdzie się lekarza, który... Jest jeden lekarz, który się tego podejmuje, ale to jest woli ten nie. Sam test, tak, to jest ten znamy sam, to, znamy tak. Ten case. I były niedawno pośladki, przyjął je. No ale faktycznie, no pośladki są od razu wysyłane na cięcie. No, zwłaszcza pierwsze. Zwłaszcza. Tak, no to tak. A da się. I ja wiem, że się da. Też obserwuję takie profile na Instagramie, gdzie położę to robią. Akurat może nie w Polsce, ale... no ale robią, są filmiki. Dzieci są zdrowe. Także nie różnimy się w tym kręgu kulturowym tak bardzo, żeby nie próbować rodzić na różne sposoby. Dobrze, Marto, dziękuję Ci bardzo za Twój czas, dziękuję Ci za Twoją obecność w macierzyndze, za to, że wspólnie edukujemy i poszerzamy horyzonty. Jest mi bardzo miło, że jesteś tu z nami, że wspierasz i pomagasz i sama też wiesz, że odpowiedź jest bardzo zadowalająca ze strony uczestników, że Twoja wiedza, teraz jak macie niedosyt, to zapraszamy do Szkoły Rodzenia, możecie poznać Martę, możecie poznać mnie. Coś jeszcze? Tak, ja Tobie też dziękuję za to, że w ogóle macierzyńka istnieje, bo wiesz, bez Ciebie to by to nic nie było. Więc fajnie, że... fajnie by było, jakby się znalazły osoby do współpracy, które by poszerzały właśnie nasze działalności, bo mało tego jest w Szczecinie. Mało się o tym mówi, a w ogóle w Polsce mało się mówi o tych porodach domowych, o tym, że może być inaczej. Pacjentki o tym nie wiedzą. Potem... Może małymi krokami po prostu zaczniemy. Tak, dokładnie. Tak, zaczniemy po prostu towarzyszyć tym kobietom trochę w domu, w tych porodach i wypuszczać je do szpitali, tak żeby mogły tam mieć finał. Zobaczymy. Mamy tutaj jeszcze kilka pomysłów do przegadania. Spokojnie zostawię Martę, teraz niech się pouczy, zda swój egzamin i będziemy potem myśleć, co dalej. Dziękuję. Dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.